Z Ewangelii według świętego Łukasza. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Czy można być szczęśliwym na ziemi? Chyba każdy z nas zdążył się przekonać, że nie istnieje w naszej rzeczywistości dobro, które jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby i pragnienia człowieka. W związku z tym także nie może istnieć stan, w którym człowiek powiedziałby, że już niczego więcej nie pragnie i nie potrzebuje. Widzimy wokół siebie ludzi, którzy osiągnęli już bardzo dużo. Często krytykujemy, mówiąc, że ma tyle, a jeszcze dalej czegoś szuka, czegoś potrzebuje. Ciągle mu mało. Jednak wbrew utartym schematom człowiek jest powołany do dobra, którego nie jest w stanie znaleźć tutaj na ziemi. Jest powołany do tego, żeby mieć więcej niż jest w stanie tutaj otrzymać. Dlatego chęć zaspokojenia pragnienia, które nie da się zaspokoić, jest czymś naturalnym dla człowieka. Bo człowiek może odnaleźć się jedynie w Bogu. Jedynie On jest dobrem, które ostatecznie zaspokoi wszelkie pragnienia i potrzeby. Jedynie w wieczności człowiek będzie mógł być naprawdę szczęśliwy.